Witam na moim kanale, tę jakże przecudowną noc, jak zresztą na ogół zawsze w tej grze. Jakoś tak mi się zawsze schodzi, żeby nocą jeździć. Nie wiem czemu. Dobra. Postanowiłem jednak do budowlańca w dzisiejszym odcinku śmignąć, ale wykorzystać garaż do teleportu. Niby można by było przejechać i doświadczenie zdobyć. Serio? 20 tysięcy? Człowieku, nie stać mnie. Czyli jednak garaż odpada. Jadę tutaj. Do tego, bo to jest tylko mój jedyny, który mam za darmożkę. Czyli... A może bym sobie coś kupił? Fajnego. Quest. Emotion. Tylko czy jest sens kupowania tutaj ciężarówek? Czym one się tak naprawdę różnią? Może tym, że jakbym kupił ciężarówkę, to może zadania mi się odblokują? Ciekawe. Wezmę tą z takim nadwojem, powiedzmy. 17 tysięcy, no cóż. Niechaj i tak będzie. Tak. No to mamy nową ciężarówkę. Nowość w dzisiejszym odcinku. Super. Jak to wygląda? Ładnie, nie powiem. Kuźwa, nie to. Światełka. Czy takie światełka? Takie, dobra. Oczywiście zaczęło padać, więc... W sumie zdawało mi się, że kierowcy mojego to nie ma w środku, no ale... Spoko. Może gry mi się mylą. Jesteśmy w kabinie. Przepiękna kabina na pewno. Czymś się różni od tamtej kabiny. Chciałem powiedzieć, że słabsze lusterka, ale cholera wie. Dobra. Ustawiony rybak. Rybak miał być ustawiony. Czyli ostatnie zadanie dla rybaka zrobimy. Dzisiaj. O kuźwa, ale daleko to lusterko jest. Jakoś tak trzeba. Okej. Trzeba się przyzwyczaić. Nie ma to tamto. Normalnie nowa maszyna. Nowy ja. O kuźwa. Myślałem, że przywaliłem w coś. No, jakoś tak trochę... Inaczej skręca. Czyli jest szansa, że każdą ciężarówkę inaczej się trochę prowadzi? Niesamowite. Prawie na 100% tamtej ciężarówce lekkie skręcenie kierownicą powodowało to, że po całej jezdni latałem, a tutaj proszę bardzo, wychylam i nie ma takiego nagłego skrętu. Dopiero jest to jakby przy większym wychyle. Ale spoko. Przynajmniej nie będę szalał. Chyba. Dobra. Światełka. Dobra. Aj, czekaj teraz tego czerwonego. Jakby tak w skali całej tej mapy i czasu gry i tych kilometrów, to te światła chyba za długo są, jak na mój gust. Dobra, mamy zieloną kawę.
Spróbujmy wykręcić i nie przewalić, dobra. Niedługo się pewnie przekonamy, czy da się polecieć powyżej 90. Ale to jeszcze nie teraz. Czyli jakby tak tradycyjnie rzecz biorąc, jest noc, deszcz i jadę do rybaka. Ale to prawdopodobnie jest ostatnia wizyta u rybaka, przynajmniej na kanale. Bo jeżeli tutaj tak levele wolno wpadają, to będę musiał dla niego parę zadań porobić. Tych randomowych jakiś. No, może te jedno randomowe zrobię. Zobaczymy, jak wyglądają te randomy. Poza główną linią fabularną. Mam nadzieję, że to nie jest po prostu jakaś losowy scenariusz z głównego wątku wyciągnięty tylko. Tylko chociaż coś więcej się postarali w różnych miejscach mapy. No ale tutaj, jak mówię, przekonamy się kiedyś tam. Zasadniczo dojeżdżamy. Tak wygląda. Jeszcze zakręt w lewo i jesteśmy. Kręcaj, ludziu. Nic nie jedzie. Okej, prosta. Tak, wiem, za szybko jadę. Okej. I teraz w lewusia. Podjedźmy do naszego rybaka, aby nam nie dał jakiś, nie wiem, 10 pod rząd w tą i z powrotem. Dzień dobry. Trujące specjały. Kurde, to jeszcze dwa questy będą dla niego, kurde. Dobrze cię znowu widzieć. Kojarzysz japońską restaurację w Osterhaven? Haven? Szczerze, wolę prosty sznycel wiedeński. Prędzej jest chyba szczeka z kapustą, ty barbarzyńco. Haha. Żarty, żarciki. No dobra, co mam im zawieść? Dostawę rozdymek. Rozdymki. Oni mówią na nie fugu. Chcą ją mieć na wczoraj. Rozdymki, te trujące ryby. Można je wozić z ukończeniem żarówką? No wiesz, nie ugryzą cię, ale masz rację. Trzeba z nimi uważać i dostarczyć je natychmiast. Okej, okay, czyli mamy szybką dostawę, tak? Dotrze rozdymkę. Tylko tak, wyłącz mi ten... Czy nie? Znacznik na mapie to... Co? No idzie to rozdymki. Kuźwa. My god. O, tu mamy... Dostarczy 20 minut. Wow. Dobra. Pytanie, gdzie one są? U niego chyba, nie? Tylko czemu ich nie widać? Kuźwa. Chyba nie to. Czy to? Wygląda jak rozdymka, ale jest niepoświetlona. Serio? Super. To lubię. No to na 100% musi być to.
tak mi się kojarzy. Że to jest ta rozdymka cała. A jak nie ma tych obramowań, to mi się ciężko w to trafi. Jeszcze szczególnie, że pierwszy raz to prowadzę. No możesz jechać. Nic nie widzę. Dobra, niestety, ale muszę. Tak. Nieźle. Jechałem. Na pewno bym trafił. Lamersko. Się podczepię, no ale co zrobić? Życie. Okej. Okay. Mamy 20 minut, żeby 8 km przejechać. No przełóż mi na tą kabinę, bo... O, ja pierdziłem, jak on zasuwa. Normalnie jakbym nie miał żadnej tej na przyczepę. Tak to nie jest, jak się brykę zmieni na lepszą. Niby na wykresach nie była lepsza, ale czuję różnicę w prowadzeniu. Może wolniej skręca, ale kuźwa, przyspieszenie to ma jak rakieta. Aż za bardzo moim zdaniem. Ale się nie znam. Może tak ma być. Uj. Człowieku. Biorę taki towar na czas, a jeszcze się do bryki nie przyzwyczaiłem. Panie kochany. I teraz dla odmiany w prawo, nie w lewo. Okej. Mam nadzieję, że nic mi nie wyjedzie, ale ty kuźwa skręcasz tym. Coś mi się w tym... tej ciężarówce nie podoba aż tak bardzo. Ale okej. Może kwestia przyzwyczajenia. No przynajmniej zaraz powinno świtać. Jezu. I w lewuska tradycyjnie. Przynajmniej więcej widać po... w tych w oknach bocznych. Depnij, ojciec. 20 minut to nie przelewki. To się boję pomyśleć, jakie będzie ostatnie zadanie dla niego. Będzie na czas i w kilka miejsc naraz. Tak czuję. No chyba, że przesadzam, no. 70 kilosów na godzinę. Tu się zmieszczę, czy się nie zmieszczę? Zmieszczę się, dobra. Ale tu wolę przyhamować. Jakoś tak dziwnie. Dobra. Łoki. Ale pędzisz, ojciec. Kurde. Patrzę na tę prędkość siomierz i na słowówkę jadę. Ile mamy jeszcze czasu? 16 minut. Okej.
proszę Państwa, przepiękny świt na Svita. Spać nie muszę, dobra. Ciekawe co by było, jakbym się położył spać. To by mi odjęło ten czas, czy jak? Ciekawe, ciekawe. Dobra. Lewusik. Dzień dobry. I jadymy. No teraz zobaczymy. Będę mógł do 120 chyba spróbować. To spróbujmy. Gdzie tam? 90 i koniec. Wielkie mi ten. Narobisty jak? Kurde, wyłącz mi ten migacz. Jak jakiś dziki konia. O 90 nie przekroczy. Tak wiem, przestało padać, a ja mam wycieraczki włączone. Co zrobię, jak nic nie zrobię? Nie no, więcej jak 90 nie poleci. Sorry, Gregory. No cóż. Czy ja mógłbym teraz wycieraczki wyłączyć? Dziękuję. Ciekawe jaki rekord jest. 10 minut czy poniżej się da. 3 minuty 4 do 10. Mamy kilometr prawie ponad. Tu odbijamy w prawo się, dobra. Dziesiąteczka, ale ten zakręt jest dziwny, więc zwolniłem. Ten też nie fajniejszy. Dobra. Ale i tak zaraz się pewnie załączy. Pięćdziesiątka. Albo trzeba będzie wyhamować. Nic nie jedzie, nic. Kurde, już myślałem, że przeładowałem w coś. Już bardziej ostrego zakrętu nie mogłem wziąć. Serio? Przechodnie? Po pasach chodzą? Fajnie. I znikają. Jakaś dzielnica przemysłowa widać. Podjadę do tego tutaj żurawia zaraz. Zobaczę, jakie on ma wymagania. Żeby chcieli ze mną zacząć coś robić. I co, my to normalnie w lewusia? Nie, drugie lewusia. Przepraszam, przepraszam. Ja tutaj chciałem. I gdzie? O, łatwe przynajmniej. Dzięki bardzo. Że się zlitowali nade mną. Że nie muszę wykręcać jakoś dziwnie. Serio? Co ci nie pasuje? Że nie ma 100%. Co za? Może muszę tu dojechać? Nie no, kuźwa. Co jest? Całe jest.
Co za pałka. Tak jakby się coś zwaliło. Przecież jest równo. I co? Jaka lipa. No dawaj mi stówkę, bo walnę. Serio? Czemu się nie da stówki zrobić? Jaka lipa. Tylko czas tracę. Ja chcę kuźwa stówkę. Nie to tamto. Co za gra. Kopsaj mi stówkę, Ebu. Bo skasuję grę. Będzie koniec. Ty, no nie da się stówki zrobić. Boże. Jaka lipa. Nawet nie chcę mi się czytać teraz. Żarty na bok, tylko tobie ufam z tą robotą. Poważnie, dzięki, Charlie. I co? Odblokowałeś nowy przedmiot. Nie, ale strasznie mnie wkurzyło to, że nie mogłem na 100% ustawić. To jakaś masakra. Przestań pikać, koleś. Zobaczmy. Coś się odblokowało. Pojadę do tego. I w Kimę może. Zobaczmy, jakie on ma wymagania. Bo jestem ciekawy. Kogo trzeba poznać, jaki level mieć? Znowu zawsze się chciałem skręcić. Kuźwa, ile was jedzie. Dobra. Lewo. Prawo. I kogo muszę... Z kim muszę się przespać, żeby dostać tu questa? Pytanie. Ukończ czwarte zadanie dla Andrea Funara. A Andrzej to jest... Co? Ten, nie? Czy możesz się mi pokazać? Zadania. Andrzej Funar, okej. Dobra. To co? To śmigam i widzimy się po cięciu, nie? To narka. No i okej. Dojeżdżamy w końcu. W sumie ja dojeżdżam. Po cięciu do budowlańca. Zobaczymy. Co się stanie po wykonaniu tego zadania? Czy tylko tamten jeden ktoś się odblokuje, czy może uda się więcej rzeczy odblokować? No i mam szczerą nadzieję, że nie będzie to jakaś super wyjebiście długa trasa do zrobienia.
się zaraz przekonamy. Dzień dobry. Panie Andrzej, na terytorium wroga. No cóż, tu musiało się kiedyś zdarzyć. Słucham, o czym mówisz? Najpierw było Osterbay i Wleckie, a teraz mamy też kontakty w Norden i Osterhaven. Chcę, żebym tam pojechał. Czy przypadkiem w Osterhaven nie mamy konkurencji? Jak ty masz konkurencję? Dokładnie, i żeby było weselej, moja siostra bliźniaczka jest u nich kierowniczką budowy. Nie gadaj, domyślam się, że nie jest ci z tym łatwo. Ta, uwielbiam. Joanna? Ale nie rozumiem, dlaczego zadaje się z wrogiem. Nie przesadzasz trochę. Ha, opowiem ci więcej, ale najpierw zawieź tę szczepę do Norden, okej? Okay? Wcześniej mówiłeś o Osterhaven. Tak, odbierz tam towar, pozostawię w Norden, znaczy się. Dobra, a co powiesz na dwie przyczepy w cenie trzech? Że co? Cóż tam moja postać kombinuje? Kuźwa, trochę długa będzie, ale... Ej. Starajmy się pokręcić jak biały człowiek. Okej. Jedziesz, ojciec, jedziesz. Ta przynajmniej jest podświetlona, nie tak jak tamta u rybaka. Sam jej nawet na 100% nie zaliczyło, kuźwa. Się wkurzyłem. Serio. Co źle? Znowu podjechałem? Czy jak? O Boże, jakie mam ostatnio problemy, żeby z lusterka wjechać. Pewnie przez tą nową ciężarówkę, jak nic. Dobra, chyba styknie, nie? Czy też źle? Kurde, każdą kamerę trzeba przelecieć, żeby dotrzeć do tej z kabiny, no. Chyba, że czegoś nie wiem. 5 kilosów, 6. No to fajny odcinek wyjdzie. Oczywiście po cięciu nie będzie aż taki super długi, ale jak tu dojeżdżałem na budowę, to nie chciało mi się do garażu śmigać. Chciałem nową brykę trochę lepiej poznać. Oczywiście nic nie poznałem, bo co tu można poznać po takim krótkim kursie? Serio? Nie wpuściliście mnie? Mam nadzieję, że nic nie przywaliłem, gdyż nie czułem. Okej. Przynajmniej piękny, zachodzący dzień. Piękne słoneczko zachodzące. Deszczyk nie pada. Szyby brudne jak zawsze. Stuch. Żyć nie umierać. Znowu te zakrętasy. Wpół do 10 powinienem tam dojechać. Spoko. No to w teorii w następnym odcinku, jak dobrze pójdzie, to śmigam w nowe miejsce. Do konkurencji Andrzeja. I zobaczymy, cóż tam ciekawego się wydarzy. Okej, w prawicę.
kuźwa, ale ty skręcasz, ja pierdziu. No jakby wolniej bierze ten zakręt, ale jak już weźmie to... Prawie gleba. Nie wiem, czy to się chało za mną, czy nie, nieważne. Jezu. Zapomniałem, że się boję z taką szybką prędkością, z dużą prędkością. A kuźwa! Jezu. By mandasik był. Fajne to. Zapinasz 90 i nagle światło ci się pokazuje. Już raz tam mandat wyłapałem. Drugi raz nie chcę. Ta. O, fotoradar. Ciekawe, czym musiałbym jechać, żeby się tu na fotoradar załapać. Jak ja 90 nie mogę przekroczyć. Fajnie ściemnia się. Znaczy nie wiem, czy fajnie. Ale przynajmniej... No, w sumie tradycja kanału. I w tej grze zaczynamy w nocy, kończymy w nocy, nie? Jeszcze tylko deszczu brakuje. Do kompletu. Ja chyba tędy to jeszcze nie miałem przyjemności jechać. Coś tak czuję. Jakoś mam takie wrażenie, że pierwszy raz okolica widzę. Niby okolica, powiedzmy, z grubsza ta sama, no ale można odkrywać nowe widoczki. Trochę duże parcie z tymi wiatrakami mieli, widzę. Szkoda, że jak w każdej grze samochodowej, jeszcze tutaj jakieś helikoptery nie latają i balony na przykład. Balony to kuźwa w każdej grze sportowej czy tam wyścigowej muszą być. Dobra, zwolnijmy, bo to chyba moja okolica. Przepraszam, że cię zajechałem. Ale takie życie. Ej, my co tutaj skręcamy, tak? Okej. I powoli. Do końca, dobra. I się wkurzę, jak mi teraz stówki nie pokaże przy parkowaniu. No raz to może był jakiś ten bug, ale teraz... Dobra. Mam jakieś takie wrażenie, że to jeszcze nie koniec naszej dzisiejszej jazdy. Bo oni coś mówili o dwóch. Dobra, mamy stówkę. Zawiozłem pierwszą przyczepę, no oczywiście. A żebyś wiedział, firma, w której pracuje moja siostra bliźniaczka, należy do obecnego kochanka mojej byłej żony. Kuźwa. Jakaś telenowela się robi. Kolejne 5 kilosów. Muszę śmigać gdzieś. I się ciekawie robi. Czemu ja na przykład nie mógłbym tędy wyjechać? Tutaj też jest wyjazd przecież. I mam bliżej. Zdecydowanie. Dzień dobry. I my tu w prawo, proszę bardzo. Dobra, bo lusterka nie widzę.
jak tak jechałem. I niedługo północ będzie. Upiory wyjdą na ulicę. Dobra, dajcie 120. Dziękuję. I co z tą drugą przyczepą? Aha, odbierz w tamtej firmie, okej. Znaczy u konkurencji, rozumiem. I pewnie trzeba będzie zawieźć naszego budowlańca i wtedy będziemy mieć koniec dopiero. To chyba niedługi odcinek wyjdzie. Aż troszeczkę za długi. Ale jakbym zrobił tylko jedno zadanie dla rybaka, to ile by to było? 15 minut? Bo ja miałem to zawieźć chyba w 20, a zawiozłem w 8. Taka lipa by była. A tak można trochę pośmigać. Kolejną nockę zaliczyć. I jest pięknie. Kolejny zjeździk. Kuzio. Co ja gadam? Kurde, konsola zapina tymi samochodami. Tylko ja się cykam, widzę. W sumie fajny ten zakrętas. Delikatny. Tak delikatny, że aż wjechałem na nie swój pas, no ale spoko. Jademy dalej. 2 km. 12:30 powinienem dojechać. Spoko. Damy radę. Chyba. Tunel zaliczony. Ciekawe, czy nie będę musiał iść w Kimę. Bo już tak w sumie niedużo mi zostało. Do zmęczenia pełnego. Jak? Bo tu w prawicę, dobra. Świetnie. Teren zabudowany zaraz będzie. Trzeba będzie pewnie do 50 zejść. Nic nie jedzie. Wykręcaj, młody. Dobra. Prosto i w prawo. Boże, znowu się przestraszyłem. Możesz już kupić 390. Serio? Za co? Lubię te stopy. Andrzej, jestem w Osterhaven. Zaciekawiłeś mnie tą opowieścią o siostrze. Myślałem, że chcesz jeszcze u mnie pracować. O, i tutaj jest chyba Bubble, bo to nie Andrzej odpowiedział, tylko chyba ja. Myślałem, że chcesz jeszcze u mnie pracować. Pewnie, że chcę, nie martw się, zbiorę tylko przyczepę i wracam migę. To chyba ja odpowiadałem. Nie wiem, coś tu pomieszane jest. Okej, nie wnikam w to. Tak jakby moją odpowiedź przypisało jemu. Nie wiem.
Powiem szczerze, o co chodzi. Cofaj. Czy się gówno widzę w tej ciemności? Boże, czy ja? Chociaż raz dzisiaj podczepię się jak człowiek. Czy tak nie bardzo? Dziękuję. Było dziwne, ale jednak się udało. Kurwa. 30 na godzinę. 7 kilometrów. Kuźwa. To nie jest złe. Niezłą drogę zrobię. Czy ja coś przewaliłem? Tak zatrzęsło. Wiecie co? Pójdę się przekimą. Mam nadzieję, że jakaś krzywda się nie stanie, jak to se stanę. Przynajmniej na poranek się załapiemy. Wachy nie nalewam, nie potrzebuję. Uj. Nie po swoim pasie, ale kto tu by jeździł w tej okolicy? Tylko jo. Dobra, wpuszczasz mnie, koleś, nie mam czasu. Ja to odcinek nagrywam, ale przywaliłem, ale nic mi nie wyskoczyło. Widocznie za lekko. Jak poza odcinkiem coś leciutko przywaliłem, to mi wyskoczyło, że uszkodzenie tam ileś procent, jeden czy dwa, i że zbieżność kół może być nie ten teges. Więc może się objawiać to może jakimś krzywym skręcaniem czy coś, nie wiem. Albo opony może mi się szybciej zużywają. Tak w sumie jak patrzę na silniki i opony, to opony wyraźnie są bardziej zużyte od silnika. A w tamtej ciężarówce było jakoś na równi, że silnik razem z tym, z oponami schodził. A tu nie. Sześć kilometrów, 8:38. Nieźle. Się dzisiaj chyba wyjeżdża za wszystkie czasy. Znowu, przez tydzień nie będę miał ochoty wrócić do track drivera. A jeszcze myślałem ten, no, on the road, coś tam nagrać. A tam są wyjebiście długie trasy. Też pewnie nie będzie mi się chciało. Bus Simulator też kuźwa czeka na swoją kolejkę. W sumie w symulatorze autobusu to czekam, aż oni życzliwie albo łaskawie, jak to się mówi, wypuszczą tego patcha, którego nawet nie wiem, czy planują, czy nie. Przydałoby się. Bo może więcej ludzi zachęciło do kupienia ich gry. Tutaj normalnie wszyscy jeżdżą jak kamikadze. No znaczy, ja na pewno, nie? Kuźwa, znowu się zagapiłem w lusterko. Patrzę człowiek w lusterko i zjeżdża na przeciwny pas. To jest chyba coś nie tak. Z kierowcą oczywiście. Co tu odbijamy w prawicę? Dobra. Do 80. 3 km jeszcze.
porządku, w porządku, w porządku. Jezu, jak on skręca. Znaczy ciężarówka, jaki ma zakręt, nie? Skręcać to ja skręcam, kurde. Przekraczam prędkość normalnie jak prawdziwy pirat. Mgiełka. Spoko ta mgiełka. Jezu, serio? Lekko nadepnę i tak. Do 90 dobijam, jak mogę 80 jechać? Panie. Zaczynam już mniej widzieć jak w nocy przez tę mgłę. Prędkość idealna 79. Mostek tutaj, dobra. Ile ja już tu razy byłem, kuźwa. Nie no, na serio. Już chyba wolałem tamtą ciężarówkę. Mniej skrętna była. Znaczy też była nadskrętna, ale nie aż tak. Ale może się przyzwyczaję. Albo przeskoczę na następną. Chyba, że to wynika z tego, że mam 8 kół, to może one przez to są bardziej skrętne, nie znam się. Przypuszczam, że po prostu gra jest zwalona, albo ja za dużą czułość na gałkach mam ustawioną. Przypuszczam, że to drugie. Ale nie będę ustawiał czułości do każdej tej ciężarówki oddzielnie. Jeszcze mnie nie potegowało. Dobra. Parkujemy i zobaczymy. Powinien się już ten nowy koleś odblokować. Będą nowe zadanka. Znaczy, nowe miejsca będziemy jeździć, bo zadanka to czuję, że będą się mocno powtarzać. Czy ja na pewno tu powinienem przyjechać? Tak. Zacząłem się zastanawiać. Znowu uległem zaskoczeniu, że to tutaj. Serio. Daj mi tą stówkę i kończmy. Kończ pan, studo oszczędź. Okej, nie ma sprawy. Bardzo dziękuję za i przepraszam za mój wcześniejszy wybuch. Nie ma sprawy, Andrzej, nie ty jeden jesteś sfrustrowany osobistymi problemami. Niezbyt to profesjonalne, co? Ojciec zawsze mi powtarzał, że życie to nie tylko prasa. No cóż, ta sprawa z moją siostrą i byłą żoną wpływa na całą resztę mojego życia. No co zrobić? Chcę kochankę znać może. Dobra. Trochę kasiory wpadło i... Pochwal się, że mamy nowego tego zleceniodawcę. Chcę zobaczyć, czy jest już.
Kręćmy, dobra. Okej. Zobaczmy na mapę. Ta, pokazał się na złotonowy koleś. No to cool. Nie ma tego złego. Dzięki zatem za obejrzenie tego przedługiego odcinka i zapraszam wkrótce na kolejne. Udam się zapewne do tego nowego kolesia, bo to chyba koleś. I zobaczymy, co tam dają. Jeszcze raz dzięki. Hej.